bo jak widzę osoby wystające na przystankach i wiem sama z samego doświadczenia, albo przyjedzie, albo nie przyjedzie PKS z Bełchatowa, busiki bardzo rzadko też jeżdżą, więc pomyślałam sobie o takiej linii stałej jak 265, które w zasadzie dojeżdża do granic i można byłoby pociągnąć w porozumieniu oczywiście z powiatem babianickim, starostą i oczywiście władzami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pabianicach, że może by było, udało się chociażby do samego naszego Tutowa pociągnąć taką linię i byłoby może fajnie. No to zwiększa szanse na zatrudnienie tych osób, podjęcie pracy przecież przez mieszkańców. Dokładnie, jak nie ma komunikacji. Tak, to jest nieutrudnione. Utrudniony jest dojazd, tak? Bo naprawdę nie ma czym. Mówię, sama doświadczyłam, wystając się i w Pabianicach na przystanku, w oczekiwaniu na cokolwiek jadące w stronę Tutowa, w postaci czy to busa, czy jakiegokolwiek PKS-u. Naprawdę ciężko po prostu to wyczekać. Natomiast pomyślałam właśnie o takiej linii, jak już faktycznie ten autobus tak blisko podjeżdża tutaj, zakręca na Dąbrowę, to naprawdę daleko do Tutowa, chociażby do samego centrum Tutowa, nie byłoby daleko. Jesteśmy w miejscowości Dąbrowa, która również jest naszym miasteczkiem, to mogę delikatnie nazwać gminnym, do którego dojeżdża również autobus 265, o którym wcześniej wspomniałam, który warto byłoby, a nuż udałoby się pozyskać możliwości, żeby również dojeżdżał ten autobus do naszego Tutowa, chociażby do samego centrum. Mieszkańcy by mieli naprawdę ułatwiony dojazd, kontakt z Pabianicami, łatwiejsze przemieszczanie się do Łodzi, czy nawet już chociażby nawet tych samych Pabianic. Mając możliwości teraz takie, jakie komunikacja nam stwarza, my generalnie wydostać się z Tutowa, no nie mamy dobrze. Pomyślałam o tym właśnie, żeby może autobus przeciągnąć linię, żeby chociażby w rannych, popołudniowych czy wieczornych nawet godzinach nie musiałoby być to mega częste, systematyczne przejazdy autobusów, ale żeby też uskuteczniły przede wszystkim możliwości dojazdowe. Przystanek w Dąbrowie mamy. Jest on, mieści się przy szkole, natomiast dlaczego nie mógłby się też mieścić w samym Tutowie? Rozumiem, że ta miejscowość jest wielokrotnie mniejsza od Tutowa. Zdecydowanie jest o wiele mniejsza od samego Tutowa. Mimo że Tutów może nie wygląda na nie wiadomo jak duży, ale tak naprawdę przede wszystkim jest stolicą gminy Tutów, który powinien być wykorzystany, tym bardziej właśnie jego walory komunikacyjne. No to tak, a teraz od kogo zależy przedłużenie linii? Przede wszystkim myślę, że to jest Miejski Zakład Komunikacji w Pabianicach, więc na pewno od samego również, zaczęłabym na pewno od rozmów ze starostą, prezydentem Pabianic, a później już po prostu już tylko jakby generalnie podwykonawcą, czyli dyrektorem MZK, o przedłużenie, o stworzenie może nie dodatkowej linii, tylko po prostu przedłużenie, że ten autobus jeździ trochę dalej niż do Dąbrowy, ale i również do samego Tutowa. Tak, no bo to jest jakby też częściowym obowiązkiem włodarzy miast zabezpieczyć komunikację dla mieszkańców. To znowu nie jest jakiś akt łaski specjalny, tylko to jest też częściowo taki obowiązek
z tego co ja się orientuję. Dokładnie, mając, znaczy generalnie wychodzimy z takiego, niektórzy wychodzą z założenia, że w każdym domostwie jest auto. Generalnie tak, ale co robimy w momencie, kiedy na przykład to auto się nam zepsuje? Musimy skorzystać z komunikacji miejskiej, której nie mamy. Wiadomo przede wszystkim, że autobusy, jakiekolwiek PKS-y z Lutowa, z Bełchatowa, przepraszam, jeżdżą w ograniczonej ilości. Mając jeszcze możliwość skorzystania z linii babianickiej MZK, która naprawdę no, jest tutaj blisko z nas, warto byłoby to wykorzystać i przede wszystkim ułatwić mieszkańcom, czy to rano młodzieży do szkoły dostania się do Pabianic, czy osobom do pracy, ułatwia to na pewno komunikację mega. No bo tak, bo nawet jeżeli uznamy, że w prawie każdym gospodarstwie, w prawie jest dokładnie samochód, ale w tym gospodarstwie mieszka trochę więcej członków rodziny niż tak jest samochodów, więc ten podział, kto może jechać i kiedy, no to też jakby nie daje jest możliwości. No. Ale nawet no, auto jest generalnie rzeczą totalnie mechaniczną i nigdy nie wiemy, kiedy w trakcie drogi na przykład, nie daj Boże, nam się zepsuje. Mamy autobus, możemy się gdziekolwiek dostać, bo się śpieszę do pracy. Dzwonię do warsztatu mechaniki pojazdowej, laweta przyjeżdża, ściągają mi auto, ja jadę do pracy, bo mam na przykład taki obowiązek. Czy już zupełnie jest, mam przede wszystkim możliwość taką wykorzystania. Natomiast kiedy nie mam czym się dostać, no zaczyna się robić problem. Dlatego, że sama mówię, przede wszystkim tego doświadczyłam, czekając w Pabianicach ponad godzinę na jakikolwiek autobus, co oczywiście się nie udało. Cudem miałam o tyle to szczęście, że jechał sąsiad, który mnie generalnie zabrał, bo wtedy bym nie wiem ile jeszcze czekała na jakikolwiek środek komunikacji do Dutowa. Pozostałby tylko oczywiście nam spacer. Około 15 km. Asfalt, który był teraz właśnie zrobiony, a chwilę dalej zaczynają się totalne dziury. Lustra wielkości, luster łazienkowych. Tu jest już totalne, są dziury, a tutaj mamy świetnie stworzony asfalt, gdzie była możliwość ewentualnego przeciągnięcia maszyn, wylania asfaltu, czy wyłatania nawet tutaj tych dziur, o których wcześniej wspominałam. Będąc tak blisko maszynami, możliwościami, to nie zostało również zrobione. Wspomniany łuk, na którym trzeba być mega ostrożnym, i lustro, wielkości lustra łazienkowego. Droga jest drogą, która prowadzi do lasu. Jak wspomniałam wcześniej, sezon grzybowy, przyjeżdżają osoby z miast, nie generalnie wiedząc o tym, że jest jakiekolwiek lustro, bo ono jest nie do zauważenia. Jadąc po dziurach, droga wołająca o pomstę do nieba. Nie wspominając o oświetleniach drogi, bo na tej drodze tutaj w zasadzie jest tylko jedna latarnia. Przy mojej ulicy jest ostatnia latarnia, a dalej mieszkają również mieszkańcy, którzy są tej latarni światła wieczornego przy samym lesie są pozbawieni. Wystarczy przeciągnąć druty, przewody, postawić chociażby nawet dwa słupy, góra jeden słup, żeby to oświetlenie również było oświetleniem nie tylko dla mieszkańców, ale nawet i kończącym, że to już jest miejscowość i zaczyna się las. Ot nasz mały Dutów, nasza gmina zaniedbana.